Kochani bracia i siostry, śpiewajmy, chwalmy tego, który jest na tronu. Wszystkie wzroki całego nieba poglądają do jednego punktu, a to jest punktu świątyni najświętszej, gdzie jest Ojciec, Syn i Duch Święty. Śpiewajcie Panu pieśń nową, głoście wśród narodów chwałę Jego, wśród wszystkich ludów cuda Jego. Ja bym chciał opowiedzieć Jego cuda. On czyni wielkie cuda w moim życiu, we waszym życiu. Każdy z nas to jest cud wielki naszego Pana, a On jest ten, który siedzi na tronie, a który rządzi wszystkim, a przychodzi na naszą ziemię, a całe niebo spogląda, co Pan Bóg czyni. Mamy wielką uroczystość, przywilegia współpracować z Królem Królów, Panem Panów, naszym Twórcą. Kochani bracia, siostry, kochani przyjaciele, program Zdrowo na Nowo kulminuje. I pójdźmy do lekarza wszystkich lekarzy, który ma te najmocniejsze lekarstwa a medycynę, a który daje tą prawą diagnozę. Bez diagnozy nie ma medycyny. A który zna prawą diagnozę. To jest ten, który nas uczynił. On zna ciebie, mnie lepiej niż my sami siebie. A On wie, czego nam brakuje i co potrzebujemy. Pójdźcie do mnie, wszyscy są Jego słowa zaproszenia, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja wam dam ukojenie. A idziemy do nowej Jerozolimy, kochani bracia i siostry. Kiedy to uwidzicie, Pan Jezus powiedział, narównajcie się, podźwignijcie głowy, bo wasze wykupienie się przybliżyło. Modlitwa jest otwarciem serca przed Bogiem, jak przed przyjacielem. A On odchodził od miasta do miasta, wsi do wsi i zwiastował Ewangelię o Królestwie, uzdrawiał wszelką chorobę i wszelkie choroby w ludu. Nasz Ojciec Niebieski czeka, aby wylać na nas pełnię swojego błogosławieństwa. Ze źródła Jego bezgranicznej miłości możemy pić tyle, ile potrzebujemy. Jak nigdy w historii tego świata ludzie nie byli tak chorzy i tak w takich depresjach, jako są dzisiaj. I ty i ja jesteśmy powołani dla współpracy. Kochani bracia i siostry, uświadomiewamy się tego wielkiego przywilegiu, który nam Pan Bóg dawa nauczać, a On nauczał w ich synagogach, zwiastował Ewangelię o Królestwie. Osobiście wyjawi nam swoje sekrety. Napełnia nas szczęśliwym poznaniem obecności naszego Zbawiciela, Pana Jezusa. On uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. Nasze serca będą płynąć, gdy zbliży się do nas, aby mieć z nami społeczność, tak jak zrobił to z Enochem. Kochani bracia i siostry, to jest ten mocarz, który pokonał diabła, a złamał moc grzechu, śmierci, a wszystkich sił tego nieszlachetnika na krzyżu. A tobie i mnie dawa dar zwycięstwa. Nie pozwól, aby twoje myśli i uczucia odciągnęły cię od studowania Słowa Bożego i odważnej modlitwy, nawet jeśli są to najmilsze i najcenniejsze rzeczy. Diabeł prawie przeciwko temu będzie najwięcej cię okradł. Nie dać ci czas na połączenie z naszym Panem, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi, a który robi wielkie cuda. A do anioła zboru w Laodycei napisz. To mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A ponieważ prawisz, bogaty jesteś
i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien i nie dasz i biedak ślepy i goły. Kochani bracia i siostry, diagnoza znaczy, a ty nie wiesz. A ty nie wiesz. To jest ta najgorsza diagnoza. Ty nie wiesz. Ja miałem takich pacjentów, nie mam teraz czas na to wytłumaczenie, którzy rzekli, to nie ma prawda, moja szczęka nie ma złamano, puśćcie mnie do domu. A miał na dwóch miejscach szczękę złamaną. To mu tutaj takie nie lotało, jak zgryz. On prawda, to nie ma prawda. Kiedy nie przypuścisz, nie znasz diagnozy, nie ma ci ratunku. A Pan Jezus prawi, jeżeś biedak, polutowani godny, ślepy, goły, mizerny, nagi. Kochani bracia i siostry, że to jest to, co nie znamy. Ty nie wiesz. A dlatego pójdźmy do Chrystusa, aby nam otworzył nasze serce, nasze oczy, nasze myśli, a aby nam dał naglądnąć do samych siebie. A nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak i ślepy i goły. To jest prawda. To jest prawda, jak nas widzi ten najlepszy lekarz, który nam chce kompletnie ratować, a dać tą prawą medycynę. Kiedy się to, ale nie uświadomimy, jak na tym są medycynę, nie przyjmiemy. Jeśli masz jasny sens życia, nie spędzasz czasu na negatywności. Dzisiaj cały świat się koncentruje na negatywności, bo nie ma sens życia, bo nie zna misyjny apel, powołanie, a posłanie, do którego ten największy lekarz zaprosi każdego z nas. Kochani bracia, siostry, tato dziewczynka miała cel i zdobyła najwyższą górę świata, Mount Everest. Kiedy ją doktor Lee, mój współpracownik, kiedy je tutaj, ją widział, pomyślał się, jak może tak chudo, malutko kobieta zdobyć taki wysoki cel. Jako Dawid był mały, a zdobył Goliasza. Kochani bracia i siostry, ać już się czujesz malutki, anebo jeszcze mniejszy, albo tylko zero, jest tu mocarz, który ci podawał rękę, który cię ratuje, który zna twoją diagnozę. Boża medycyna, radzę kupić ode mnie złoto oczyszczone w ogniu, a tym samym stać się bogatym. Ogień Ducha Świętego może przeczyścić twoją miłość i twoją wiarę do Chrystusa. On może wyczyścić, oczyścić, spolić wszelkie złe nieczystoty, wszelkie wątpliwości, niewiarę, krytykę, a wszelkie te depresje, a wielkie. Pan Bóg ma wizję dla ciebie, dla mnie, dla każdego z nas. I abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja. Kochani bracia, siostry, tu jest napisane, kup ode mnie białe szaty. Dzisiejszy świat, wszyscy są poczorni. Przyjmijcie sobie tego. Diabeł przygotuje ludzi już poczorni, bo już wiedzą, co jest wewnątrz, to jest na wolę. Ci ludzie swoim obleczeniem wołają, ratuj mnie, ratuj mnie, ratuj mnie, bo ginę, bo idę do grobu, ratuj mnie. Kochani bracia, siostry, niech nam Pan Bóg otworzy oczy. Kolem nas są ludzie, którzy potrzebują wielkiej pomocy. Ja se staram każdy dzień, aspoń na chwileczkę być ze stołeczkiem na rynku. To jest nasze prywilegium, to długo nie będzie. Nie wiemy, kiedy zaś się wszystko pozamyka. Teraz jest swoboda, jako nigdy nie była. Wolność religijna, jako nigdy w naszych krajach nie była. Nie jesteśmy
zamykani dla religii, ale diabeł naszył inszy sposób, jak nas pozamykać. Nie niechmy się otruć tymi rzeczami, które trują. A jak my byli tu rozmawiali na tym rynku, to ten mąż, co tu stoi przede mną, zdecydował rzucić palenie. To było bardzo piękne. Za krótki odcinek czasu jest to na jednej misyjnej drodze, kiedy my mieli troszkę przerwę i wyszliśmy do ulic i tu my się spotkali z tymi ludźmi, a widzicie, jak się pięknie z nimi da dyskutować, i gdyż to są muzułmanie. Świat jest otworzony, świat pragnie. Kiedy przed koroną to przychodzili ludzie i brali książki o zdrowiu. Teraz pierwsze książki, po których sięgają, to jest Pismo Święte, to jest Droga do Chrystusa, to jest Życie Jezusa i Wielki Bój. To są pierwsze książki, które ze stołeczków idą precz. Ja przed dwiema tygodniami w jednym dniu przybiegła dziewczynka i oprawiłem: wybierz se, kiero książka se ci podoba, weź. A ona ukazała na Wielki Bój, a rzekła: mogę se to wziąć a dać to tatusiowi? A ja prawie, samozrejmie, ona to wziąła, a uciekła. To było widzieć, że ją Duch Święty prowadzi. Nic innego ją nie interesowało. To był wielki cud. Ja bym się zapytał, jak jest to możliwe, że ona dyrektnie idzie ku tej książce. Mieliśmy porę takich wielkich bojów, za chwiliczkę tam nie było ani jedno. To jedna siostra, która tam była ze mną, otworzyła torebkę, dała tam ostatni. Pierwszy człowiek, który przyszedł, kiedy my prawie pan może wybrać bardzo kosztowne książki, on ukazał na Wielki Bój. Mogę se zebrać ten? I zaś my tam nie mieli ani jeden. To jest cudowne. To jest cudowne. To nigdy przed tym nie było. Głód, pragnienie ludzi wokół nas, w naszych terenach. To nie było w Bangladeszu ani w Pakistanu. To było tu w Europie. Kochani bracia i siostry, jesteśmy we specjalnym czasie. A Pan Bóg se ratuje nas, a chce otworzyć nasze oczy. Nie przemarnimy czas, który mamy dzisiaj, jutro, ten tydzień, bo nie wiemy, co się stanie. A kochani bracia i siostry, czas jest ważniejszy, niż się uświadomiamy. A dlatego miejmy każdodzienną doświadczenie z Panem. To każdy dzień se cuda czynią na tej ziemi. Pan Bóg wstępuje. To są zdjęcia z shopping mallu, tam z Dace. Kaj, widzicie, to są wszystko muzułmani, którzy przychodzą, a długie kolejki czekają, aby mieli stosunek, a kontakt z nami. I dostaliśmy za jedno od południa tyle zaproszeń, to byśmy musieli być w Dace non-stop, a odwiedzić wszystkie miejsca, kaj my byli zaproszeni. Ludzie pragną, pragną. Głód i pragnienie. I oni jeszcze mają swoje tradycje, jak to możemy tu na tych zdjęciach widzieć, ale w rzeczywistości ich serce mówi o innym pragnieniu, które jest w nich. Zbierz wszystkie swoje siły, im będę spoglądał, a spoglądaj w górę na Boga, a nie na swoje kłopoty, wtedy już nigdy nie zemdlisz. Jezus wyciąga rękę, aby ci pomóc, a wszystko, co musisz urobić, tylko podać Mu rękę w prostej wierze i pozwolić Mu, aby cię poprowadził. Wszystko. Dozwól Panu Jezusowi, aby On żył w tobie, bo On to pragnie, aby całkowicie żył swój zwycięski żywot w tobie i we mnie, bo gdziekolwiek przyjdziemy, ludzie przybiegają i proszą o pomoc, proszą o ratunek. A internet to mówi, to nowy Bóg. Ma więcej wyznawców niż jakakolwiek inna religia na świecie. A ci współcześni bałwochwalcy są
oczywiście celem wszelkiego rodzaju ukrytej manipulacji, propagandy i kontroli. Kochani bracia i siostry, to jest nowodobne bałwochwalstwo. A diabłowi se podarzyło i chrześcijanów, muzułmanów, hinduistów i wszystkich ludzi chycić do tego bałwochwalstwa. Jest to bardzo chytre. Jeżdżę w pociągach, w samolotach, no nie domówicie się z ludźmi, bo szpunty tu i obrazówka tu i koniec. I ja mogę mówić, żaden nie słyszy, żaden nie odpowiada. To jest zguba. Siedzimy wokół stoła, każdy szpunty tu i tu obrozek i nie domówicie się. Je po cichu. To jest coś, coś nie do opisania. Ja? A to przeniko jako mor, jako nakaza ludziami durch und durch. To jest bardzo złe. Jeszcze, że Pakistan a Bangladesz, tam są dzieci, tam są ludzie, którzy te szpunty wszyscy nie mają. Bo na to nie mają. To jeszcze jedna taka wygra. Ale bracia, siostry, ziemie se zatworzają jak nigdy w historii tego świata. Do niektórych miejsc już się nie dostaniecie. Ja? Diabeł tak izoluje ludzi jeden od drugiego, jedyny, aby se poselstwo Boże nie rozpowszechniało. To jest coś bardzo niezwykłego. Facebooka czy Google wiedzą o tobie więcej niż dokolwiek, niż ty o sobie pomału, że ale jesteśmy tu jako lud Boży. Kochani bracia i siostry, nasze obczanstwo, jak się to rzeknie, jest w niebie. My jesteśmy ambasadorami. Kto jest ambasador? Ambasador to jest człowiek z innego państwa w tutejszym państwie, który reprezentuje swoje państwo, nasze państwo to państwo Jezusa Chrystusa. I my jesteśmy tu reprezentanci. Gdziekolwiek przyjdziesz, gdziekolwiek przyjdzie, zawieraj wszystkie te diabelskie obrozki, a tłumacz ludziom poselstwo Króla Królów, najlepszego lekarza, który zna diagnozę. Diagnozę każdego człowieka. Ma klucze, ma lekarstwa do każdego ludzkiego serca. Kochani bracia i siostry, potrzebujemy se ciągle modlić, jak nigdy przed tym, bo idziemy od jednego doświadczenia do drugiego. Każdy dzień masz tyle spotkań, każdy człowiek inny, każdy człowiek potrzebuje inną książkę, a ty potrzebujesz mieć połączenie z tym, który ci poszepto. Ty dlatego to, dlatego to, dlatego to. A mamy w Pradze stołeczek, przyszedł tam bardzo wykształcony młody człowiek, podnikatel, biznesmen. I my mówili i mieliśmy długą rozmowę. I on miał interes. Pierwsze my zaczęli o zdrowiu, potem on odskoczył na pocztę, przyszedł z powrotem i my mówili, ja se pytam, pan chrześcijan? Tak, tak, jestem chrześcijan, ja, ale wiecie, ja jest katolik, a potem se mnie pytał, a co prawicie na papieże? I ja mu prawie, no wiecie, mnie se troszkę nie podoba, że papież niekiere wiecy schwaluje, co w Biblii nie ma napisane. O, mnie też. I tak już my byli na stejnej nocie i tak mu prawie mamy wykłady biblijne, gdyby pan chciał, może se przyłączyć. A on se przyłączył. A już kilokrotnie był razem z nami, studiuje Pismo Święte razem z nami. Zaproszę swoich przyjacieli, także biznesmenów. A mamy poniedziałek i wtorek, kiedy pracuję na klinice, to wieczorem mamy wykłady i przychodzą nowi i nowi przyjaciele. Z jednego stołeczka, z jednego rynku, kajmy sobie jeden dzień od południa, malutko, je mi to luto, i oby rot, aby my tam byli każdy dzień. Jak były zbory pozamykane, to my mieli przed jedną restauracją stołeczek każdy dzień, to było lepsze. Ludzie chodzili non-stop.
A tak, kochani bracia, siostry, żyjemy w kompletnie nowym świecie, a tu jesteśmy zaproszeni na jednym wieselu, kiedy doktor Lee, kiedy adaptował swoją córkę, która się tutaj teraz wydowo. Światowa Organizacja Zdrowia nazwała teraz koronawirusa największym wrogiem ludzkości, jakiego możemy sobie wyobrazić. Ale kiedy poglądamy oczami naszego Chrystusa, naszego największego lekarza, On pozwolił koronawirus, dlatego że kocha mieszkańców tej ziemi, a chce przygotować wszystkich na swoje szybkie przyjście. Współpracujmy razem z Nim, kochani bracia i siostry, bo On jest z nami. Kto potrzebuje nadziei? Ludzie dzisiaj potrzebują nadzieję, a ty i ja jesteśmy od tego, przynieść tą medycynę. Co jest to nadzieja? Jest to nadzieja, to poczucie, że nasze pragnienie może stać się faktem. Jakie pragnienie noszymy, w jakich pragnieniach dążymy. A nadzieja, pozytywne oczekiwania, że dzień zakończy się sukcesem i jego życiem w pełni. A efekty radości, że zmniejsza ciśnienie krwi, następuje spadek hormonów stresu, poprawia elastyczność mięśni, aktywizuje układ odpornościowy a tak dalej. Co jest to nadzieja? Jakie są efekty? Przychodzą hormony radości, endorfiny, a poznajmy radość bez obocznych, niepożądanych skutków. Badanie, że optymiści żyją dłużej, żyją w lepszej jakości. A kto może być lepszym optymistą jak chrześcijanin, który widzi wizję drugiego szybkiego przychodu naszego Pana. Mieć nadzieję, rozdawaj nadzieję, dawaj nadzieję. Duchowy wymiar życia oznacza nadzieję bez końca, że dziękuj za nadzieję, a pomaga nam przerwać wasze obawy i problemy. Dziękujmy za nadzieję, gdzie nie widzimy rozwiązania, jest dla nas nadzieja już przygotowana. A w świecie bez nadziei dziękujmy. Proszę, prowadź mnie Twoją drogą nadziei, Panie, bo nie mam zamiaru Cię zwodzić, ale chcę pomóc ponownie i dać nadzieję na przyszłość. Chrystus Ci daje nadzieję, rozpowszechniaj nadzieję. Nadzieja brakuje w sercach dzisiejszych Twoich sąsiadów, przyjacieli, współpracowników i ludzi około nas. Ludzie nie widzą wyjścia ze sytuacji. Mnozy ludzie mają problemy rodzinne, pracowne, zdrowotne. I był piątek. W piątek, który przepełnił strach przed niebezpieczeństwem i ciemnością, został przybyty do krzyża w piątek. A w piątek włożyli mu na głowę koronę cierniową. Wszyscy doświadczamy naszych czarnych piątków. Dni, w których nic nie jest okej, nic nie jest takie, jak jest, ale dzięki Jezusowi nadchodzi poranek odrodzenia nadziei i radości. Przychodzi dzień o nadziei, myśli o nadziei. Wiara w Boga przynosi istnienie terytorialne człowieka. Wszystko pojawia się w nowym świetle. Ty i ja jesteśmy nosicielami nadziei, kochani bracia i siostry. Trojanielskie poselstwo to poselstwo o nadziei, o wielkiej nadziei, a tylko tak tym ludziom wokół nas przynieśmy nadzieję. Drugie lekarstwo jest radość. Radość w Chrystusie. Radujcie się w Panu zawsze, prawię wam, radujcie się. A radujcie się w Panu,
powtarzam, radujcie się. Kiedy ta kobieta, która ma paraliżowane nogi, otrzymała tą maszynę, widzicie, jak była szczęśliwa. Radość, że może używić swoją rodzinę. Kiedy tento mąż dostał tento rikszę i tato rodzina mieli wielką radość, że mogą pomóc swoim dzieciom. I także dozwólmy, aby radość Chrystusowa, abyśmy się modlimy się za chorych, a Pan Bóg czyni wielkie cuda. Co to jest radość? Kiedy mamy radość? Kiedy jest dzień ślubu? Szczęśliwość jest naturalna. Co jest to radość? Lepiej się uśmiechać, niż być zaboczony. A to, co rozdowość, że ludzie reagują tym samym wyrazem twarzy, który widzą przed sobą. A to jest nakaźliwe. To nic nie kosztuje. To jest zero złotych investment. A przez to jest medycyna. A to jest taka dobra medycyna, że ona ma 200% wynik. Pomoc drugim pomaga także i nam i prowadzi do radości, do pokoju. Że i przy pracy pomaganie innym może pomóc w walce z naszymi problemami. Ać już to idzie o niespawość, boleści głowy, boleści kłębów, boleści jatek, zad i depresję. To jest z radości. Nie? I astma, zawał i inne choroby mogą być uleczane. Radość zwiększa reakcję immunologiczną nawet o 50%. I radość zwiększa reakcję immunologiczną. I Matka Teresa, tak, ona to też, że przyjaźń, miłość, zwiększenie działania układu odpornościowego. Kochani bracia, siostry, to jest dar Boży. Pomagajmy dzieciom stać się lepszymi ludźmi. Radujcie się, mówi Pan Bóg ze swoim słowem. I mamy zasady radości. Kiedy się radujemy, mózg działa lepiej. Życie małego dziecka powinno być przepełnione pozytywną radością. A to doświadczenie, które produkuje te pozytywne hormony, pomogło ratować od stresu, a rozjaśnia twarze. Potrzebujemy się nawrócić na wysłonie radości. I to miłość jest w każdym wieku. A także radujcie się ze sukcesu. Każdy dzień są sukcesy. I radujmy się, kto ma większy brzuszek. Że? I ten mały chłopiec chce wygrać tą rodziny. Przejmę naszym rodzinom radość, aby i dzieci, patrzcie na twarz tego miminka, jak się pięknie uśmiecha. Żaden stres, żadne depresje, a radość to pierwsza motywacja. Zaczyna to już w młodości. To pierwsza motywacja dziecka. A radość tworzy silny ślad w rodzinie. To wam powiedziałem, aby radość moja była we was i aby radość wasza była zupełna. Amen. Nie ma to medycyna, którą potrzebujemy na każdy dzień, aby wszyscy nasi pacjenci, przyjaciele i sąsiedzi widzieli tą medycynę na ciebie, na mnie. Śladujcie, jak się pięknie uśmiewa tento młodzieniec, a ponowo jeden krok na więcej. Cały świat raduj się ze mną, bo idę zwycięsko naprzód. Kochani bracia, siostry, nadzieja, radość to jest więcej niż torba pełno antybiotyk, a wszelijakich innych pilulek a iniekcji. To jest Chrystusowa medycyna. Nic nie jest bardziej korzystne dla zdrowia ciała, duszy, niech duch wdzięczności i uwielbienia.
powinno stać się dla nas mocną zasadą opierania się oporowi i poczuciu niezadowolenia. A także przyjmijmy tęto medycyny naszego Zbawiciela. On to rozdowo pełnymi gorściami, a my jesteśmy od tego, abyśmy tą Jego skuteczną radość, która jest Jego darem, rozpowszechniali wszędzie, gdzie jesteśmy. Śpiew to broń, której zawsze możemy użyć przeciwko depresji i nieostrzegności. Kiedy otwieramy w ten sposób nasze serca na słoneczną obecność naszego Zbawiciela, otrzymujemy zdrowie i Jego błogosławieństwo. Amen. Dobra medycyna? Ja? Ta, to jest dobra medycyna. Dziękczynienie i uwielbienie to atmosfera nieba. Tam, gdzie niebieskie spotyka się ze ziemskim, jest muzyka i pieśń dziękczynienia i uwielbienia. Każdy, kto przyjdzie do Twojego domu, co słyszy? Niebieską muzykę i pieśni niebieskie. Nie ty rokowe, ty niszczą ludzi, ale ty piękne, ty, które przemieniają całkowite duszę, ducha i ludzką naturę. Prawdziwa radość ukryta w pomocy innych. Kochani bracia i siostry, dzisiaj od południa mamy przywilej. Wczesnym rankiem Jezus przywitał światło poranka śpiewem. Wdzięcznymi pieśniami witał godziny swojej pracy i przekazywał niebieską radość wyrafinowanym i przegnębionym ludziom. Cała ta cywilizacja jest negatywna. Cała cywilizacja jest depresywna, jest maligno, a jest rakowinno. Ale niebiesko, medycyna, kultura nieba to jest kompletnie od nas. A ty i ja jesteśmy ambasadorami. Ja, jesteśmy ludźmi, którzy przynosimy tą medycynę. Zawsze radujcie się, modlcie się nieustannie, dziękujcie za wszystko, ponieważ taka jest wola Boża dla was. I dziękujmy za koronę, która nas ratuje. Dziękujmy za trudności, które nas biorą na kolana. Dziękujmy za bariery, które szatan dowo, bo to posilo naszą wiarę i to nas prowadzi do obecności naszego Zbawiciela. Miłość jest bezwarunkowa. Kochani bracia i siostry, Pan Jezus powiedział: kup ode mnie złota miłości Bożej, wiary Bożej, radość, nadziei. To jest złote, które jest przepalone ogniem Ducha Świętego. Ja, idź i porozmawiaj z kimś, kto tego potrzebuje i powiedz mu: kocham Cię. Kocham Cię, prowadzę Cię do tego, który jest źródłem miłości, który daje tą miłość do rodziny, do serca. Miłość potrzebuje przedmiotu, aby mogła się urzeczywistnić. Nie może istnieć samodzielnie. Miłość jest tu dla kogoś lub dla czegoś, nie może egzystować we wakuum. Ja? I tak wszystkich ludzi kolem siebie, tak jak ten to mąż, który sam był chory, lekarz mu powiedział: ty nie możesz opiekować o swoją żonę, która jest ciężko choro, bo ty jest też ciężko chory. Ale dla niego, on powiedział, nie była żadnym obciążeniem. Była dla mnie to było krótkich 9 lat. Była niesamowita, zmarła na raka, gdy nie narzekając podczas cierpienia. Najpiękniejszych 9 lat, jak ten to mąż powiedział. Sam był posilniony, aby mógł pomagać drugim. I kochani bracia i siostry, koronę przezwyciężysz, kiedy pomagasz drugim, którym przynosisz nadzieję, radość, miłość naszego największego lekarza, który ma te najsilniejsze medycyny. Prawdziwa miłość jest praktyczna. Kiedy Pan Jezus się objawił między uczniami, a powiedział: pokój wam,
potem nic nie powiedział, tylko ukozał dłonie, a swój bok. Dlaczego? Dlaczego nie rzeknął ani jedno słowo? Bo miłość Boża se nie do przedać słowami, tylko czynami. Kochani bracia i siostry, Pan Bóg nas uczy, w prawdziwym świecie musisz przez całe życie pracować nad związkami, nad związkiem w rodzinie, w rodzinach z dziećmi, z partnerem, nad wszystkimi związkami wokół nas. Jeśli mnie kochasz, będziesz, to już nie płaci, bo miłość prawdziwa jest bezkondycjonowana. Co mogę dla ciebie zrobić, kochanie? Tu jestem, abych mógł służyć. Ta dojrzała miłość jest cudowna, jest radosna, przyjacielska, potrzebna, spokojna, dorosła, zadowolona, przyjemna, realistyczna, niesamolubna, rozwojowa, respektująca i możemy jeszcze mówić dalsze i dalsze słowa. Miłość to jest największe lekarstwo na tym świecie, Chrystusowa, wykupicielska miłość. Kochani bracia i siostro, to jest silniejsze jak cokolwiek innego, a to jest ta medycyna, która przekonuje i wirus tej korony. Nasze przetrwanie zależy od uzdrawiającej mocy miłości, poufnej przyjaźni i relacji. Okryłem, że prosto jest najważniejszym cudem, znajduje się moc miłości i poufnej przyjaźni oraz emocjonalna i duchowa zmiana, która często dochodzi podle doktora Dina Ornisza. To jest ten znany lekarz, który pomaga a robi takie te wyskumy o tych zasadach zdrowego życia. Miłość i poufni przyjaciele wpływają na nasze zdrowie i prowadzą nas do ogólnego zdrowia. I naszym przyjacielem numer jeden jest nasz Zbawiciel. A On nas wpływuje najbardziej. Przyjemny dotyk jest niezbędny dla rozwoju zdrowych i pełnych miłości relacji. A także tu mamy fakty o dotyku. Kilka razy się dotykać, że to jest medycyna, które potrzebują niemowlęta i dorośli i seniorzy. Nigdy więcej nie będziemy dotykać dzieci, jeśli im odmówimy, zaszkodzimy dziecku. I także potrzebujemy, zimna edukacja bez dotyku może zaszkodzić. Brak miłości, istnieje związek między brakiem miłości i rodzicielskiej, a przez tym czynnością. I także potrzebujemy co najmniej czterokrotnie dziennie się także dotykać. Wzmacnia odporność, redukuje stres, likwiduje depresję, obniża ciśnienie krwi. Jest to bardzo potrzebna medycyna. I dzieci, że się uliczają. Jedna ta dziewczynka była choro na śmierć. Temperatura nie szła na dół. Jedna pielęgniarka na koniec zdecydowała tą drugą jej siostrzyczkę z tych dwojczat dać kuni. I nie trwało długo, jej temperatura odeszła i dziewczynka była uzdrowiona. Tylko dotyk, tylko to ciepło tej miłości. To jest cud, to jest Boży cud. Są lekarstwa, które nie dokorzymy wytłumaczyć normalną medycyną. Leczniczy wpływ obejmowania jest, a miłość potrzebuje także planowania. Miłość to jest cud, to jest moc, to jest lekarstwo. To przenika wszystkimi naszymi komórkami, organami i całym ciałem. Jest erotyczna miłość oparta na atrakcyjności i pożądania ukochanej osoby. Miłość filia to jest ta braterska miłość oparta na przyjaźni, a potem miłość agape. Po tej dążymy. Kocha niezależnie od osoby, nie preferuje siebie, umie
dawać. I kochani bracia i siostry, jaka jest nasza diagnoza, droga od siebie, samolubnej miłości do siebie, poświęcającej miłości. I pójdźmy do tego, który otwarza nasze serca. Pójdźmy zrozumieć diagnozę naszego serca, kroki do zmiany, kroki naucz się rozpoznawać miłość samolubną. Zaakceptujmy, że to może dotyczyć naszego życia. Szukajmy sposobów na zmianę. Jaka jest zmiana? Kroki do zmiany. Naucz się przekazywać miłość w okresowy sposób. Świadomie wybierajmy pomoc. Mniej program. Odwiedzić sąsiada, chorą przyjaciółkę, przyjacioła, iść ze stołeczkiem, a spójrz na 15 minut, 20 minut dziennie. Uwidzisz, jakie cuda się będą odgrywać w twoim żywocie. To zabierze malutko czasu. Mieć dobry management czasowy. Dozwólmy naszemu Panu, aby prowadził management naszego życia. Pokrób mnie izopem i będę oczyszczony. Obmyj mnie, Panie, i ponad śnieg bielszy się stanie. Daj, abym usłyszał radość i wesele. Niech się rozradują kości, które skruszyłeś. Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi i zgładź wszystkie winy moje. Serce czyste stworzy we mnie, o Boże, a ducha prawego obnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swojego Ducha Świętego. Przyprowadź mi radość z wybawienia Twego i wzeprzyj mnie duchem ochoczym. Panie Jezu, Ty sam mocnie działaj w nas, chcenie i skuteczne czynienie. Kiedy w życie wchodzi zdrowa cecha, całe życie zaczyna się zmieniać. Człowiek staje się przyjemny dla swojego otoczenia i jemu samemu żyje się lepiej. Kochani bracia i siostry, która jest ta prawa medycyna? Zamiast złości, zazdrości i kłótni ma miłość i pokój. Smutek zmienia się w radość. Niebiańskie światło odbija się w twarzy. Zbierz wszelkie siły i spójrz na Boga i nie patrz na swoje trudności. Wtedy nigdy nie zemdlejesz na drodze. Jezus ci podaje swoją rękę, aby ci pomóc. Wszystko, co musisz zrobić, oddaj mu swoją rękę i z wiarą pozwól mu, aby cię prowadził. Kiedyśmy byli w Kagraczori, tam byli terroryści. Nie wiedziałem, że w ten wieczór przemawiam do terrorystów, którzy mnie chcieli tam złapać. Ale ten wieczór Pan Bóg przemawiał bardzo mocno. Ja czułem, że tam się odegrywa coś wartościowego. Nie wiedziałem, że ten mąż, co tu stoi, a obserwuje mnie, to jest naczelnik terrorystów. A on nie czekał na moment, kiedy by mnie aresztował. Ale ja przyszedł do niego parę razy i podał mu dłoń i podziękował za dobrą decyzję. On zdecydował rzucić palenie. I to kosztowne ocenić. I potem zdecydował dać życie Jezusowi, no to kosztowne ocenić. I potem przyszedł, żeby zdobyć Biblię, no to jest kosztowne ocenić. I także szedł po, ja nie wiem, czwarty raz do niego i także go uściskał. O, ja dzisiaj obserwowałem, Pan zdecydował rzucić palenie, zdecydował żyć z Chrystusem, otrzymał Biblię, a on się tak narównął, bo jaki wyższy i prawił mi, ja żyję bardzo szpatnym żywotem. A dzisiaj w nocy, żech poczuł, że Pan Bóg przemawia do mojego życia. I ja by to chciał spróbować żyć z Chrystusem na nowo, zdrowo na nowo. Kochani bracia i siostry, jak to skrócę, dzisiaj On jest naszym bratem. On jest już naszym pokrzczonym bratem, który współpracuje z przewodniczącymi naszego kościoła. On mnie tam chciał aresztować. Gdzieśmy widzieli
policajci, a wojacy, jakżeście mogli pozwolić temu obcokrajowcowi jechać do tej terrorystycznej wsi. Oni byli zdumieni. A jak to, że was przepuścili? Oni to nie mogli porozumieć, bo dwóch dyplomatów, jednego z Holandii, a Belgii, już tam aresztowali. A mnie pozwolili, więc ja wiem dlaczego. Bóg czuł, jak moc Boża, jak ogień Ducha Świętego przemawiał mocno do wszystkich, którzy tam byli. Było to wieczór na Wielkim Kopcu i te głosy nasze się rozlegały po całej tej krainie. O cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dawam. Proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, objawię się wam, mówi Pan, odmienię wasz los. A jest to On, który nas chce wzmocnić Duchem Świętym. Nawróćcie się do mnie całym sercem, poście, płaczu i narzekaniu i wyleję mojego ducha na wszelkie ciało. Wasi synowie, córki będą prorokować, starcy śnić będą, młodzieńcy będą mieć widzenia. Kochani bracia, siostry, Pan Bóg chce teraz, w tych dniach czynić wielkie cuda przez ciebie, mnie, każdego z nas. Chodźmy do Niego, bo jest to Duch Święty, który zaczyna płonąć w ludzkich sercach dla wiecznej prawdy, tak jak to miał i to doświadczenie i Eliasz. A tu jest ten kaznodzieja, który się modlił za tego umarłego chłopca, a który dziś żyje, a który jest pełny ognia Ducha Świętego i chce służyć Panu w 12 miesiącu, że go spotkał, przybiegnął i tak my się uściskali. On się nazywał Łazarz. Łazarzu, jako idzie? No, kończy szkołę. I tak, jak przyjademy do Bangladesza, tak już se oczekuję, że się przyłączy do naszej grupy i gdziekolwiek przyjademy, jest ewidencja, że Pan Bóg ma wszelką moc. Że cuda czyni nie tylko w przeszłości, ale także i na dzisiejszych dniach i w przyszłości. Niech Pan Bóg pobłogosławi, posili i obdarzy mocą, siłą czerstwego chrztu Duchem Świętym ciebie i mnie, żeby ta miłość, łaska, nadzieja była w nas. Gdyż tak mówi Pan zastępów, jeszcze raz, za małą chwilę poruszę niebiosa i ziemię, morzem i ląd stały, poruszę wszystkie narody, a tak ucząc je to, co wam przekazałem, niż przyjdą tyto dni, a chrzcijcie ich w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego. Nie poglądajcie na te okoliczności, ale ja jestem z wami zawsze, abyśmy usłyszeli z ust Pana, to dobrze, sługo dobry a wierny, nad tym, co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę, wnić w radość Pana swojego. Niech Pan Bóg nas obdarzy już dzisiaj Jego weselim, Jego radością, miłością, Jego tymi lekarstwami, abyśmy przyprowadzili czym jak najwięcej rodzaj ludzi do Niego. I z Bangladeszu, Pakistanu, Polski, Czeski, Słowacji, Niemiecki. A w owym dniu, mówi Pan, uczynię Cię swoim sygnetem, gdyż wybrałem Cię, mówi Pan zastępów. Niech nas przygotuje, abyśmy już wkrótce mieli z Nim tu uroczystość na Jego weselu. Niech Pan Bóg nas posili, pocieszy, wzmocni swoim Duchem Świętym śpiewać pieśń zwycięstwa i przynosić obfite owoce dla czci a chwały Ojca naszego niebieskiego. Jest moim życzeniem za was i za mnie. Amen.